Cześć, witajcie, witam was w wspaniałych okoliczności takiej naturki pięknej. Srebrna Góra, trasy enduro Srebrna Góra. Wczoraj mieliśmy okazję trochę pojeździć, dzisiaj padało, jest trochę gorzej. Może zaraz pójdę na szlak, ale no, pewnie wrócę bardzo mokry. W każdym razie, jestem tutaj po to, żeby wam pokazać ten oto świetny rower. Canyon Spectral e-bike. 160 mm skoku, czyli enduróweczka, XTR, wszystko co chcecie jest z XTR-a, no oczywiście oprócz korby ze Stepsa, do tego Foxy, Kashima ściele się gęsto jak widzicie, bo mamy tutaj Foxa Factory 36, mamy także damper z Kashimą, no i sztyca, transfer, oczywiście też Kashima i tutaj sobie warto zwrócić uwagę, bo jest siodełko przygotowane przez Topika, ale to jest siodełko dedykowane do e-bike'ów i powiem wam, że jak na takich bardziej stromych podjazdach się odpali boosta, to czuć po co jest to siodełko. To zagięcie pozwala nam na to, żebyśmy zostali na rowerze. Z innych ciekawostek, no to hamulce czterotłoczkowe XTR-a oczywiście. Bardzo jest tutaj ciekawa opcja, jeśli chodzi o kokpit. Mamy karbonową kierownicę, zintegrowany kokpit jest, jak widzicie, mostek i kierownica. Do tego oczywiście hamulce i manetka XTR-a, a po drugiej stronie manetka do dropera, a także przełącznik do trybów, jeśli chodzi o Shimano Steps. Co jeszcze ciekawego w tym sprzęcie? Oponki Minion DHF i DHR z tyłu. Natomiast ważna rzecz to także kółka Reynoldsa, które też, no, jakby sobie nie, tego nie wyobrażać, to jednak jest to jedna z topowych firm. Fajna rzecz, bo można tutaj zmieścić bocznie wciągany bidon. Także to jest fajna opcja. No i co dalej? No XTR, no wiadomo, tutaj jakby tego pana nie trzeba chyba wam przedstawiać. Więc no, maszyna jest taka naprawdę, powiedziałbym, mocno bezkompromisowa. Warto także kilka słów powiedzieć o tym, jak się tutaj ładuje tego kolegę. I tutaj macie wtyczkę do ładowania baterii, akumulatora. No, pedały tutaj mamy wstawione akurat XTK platformowe. Tak jak mówiłem, hamulce XTR-a. I całość prezentuje się tak. No powiem wam, że to jest naprawdę godny sprzęt. Chciałoby się takim sprzętem jeździć codziennie, ale no nie ma tak dobrze. No możecie się spodziewać, że to jest dosyć droga zabawka. Natomiast jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem takiego sprzętu, to ja ci mocno zazdroszczę, naprawdę. Okej, to by było chyba na tyle. Ja postaram się oczywiście jak najszybciej wam wrzucić moją Meridę, bo cóż tam e-bike'i karbonowe, kiedy czeka do publikacji mój piękny czarny rower. Dobrze, tak to wygląda. Sprzęt naprawdę prowadzi się świetnie, wyśmienicie. No cóż mogę powiedzieć więcej o Stepsie. No, dla mnie to jest fajny napęd, bo płynnie reaguje. Trochę burczy, co to prawda, ale to jest takie przyjemne burczenie. W góry o tej porze roku zabawa niesamowita. Polecam wszystkim spróbować. Może nie wszyscy się do tego przekonacie, ale uważam, że no wiemy, że temat e-bike'u nadal jest kontrowersyjny w naszym środowisku kolarskim, ale myślę, że żebyście sobie mogli dobrze wyrobić opinię i wiedzieli dokładnie o wszystkich niuansach, to jednak jeśli macie możliwość oczywiście, bo to też wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste, to spróbujcie kiedyś się na takim rowerze przejechać, bo to potrafi otworzyć kilka w głowie kilka szufladek z tym, do czego taki rower można wykorzystać. Bo to nie tylko chodzi o to, że jest to rower dla tych, którzy są za słabi, żeby jeździć, ale można znaleźć wiele elementów, o których już wiele osób, wiele tych tematów poruszyło. Dlatego może tutaj nie będę się nad tym rozwodził, może kiedyś o tym jeszcze pogadamy. Dobra, ja trochę już tutaj się wyziębiam, więc zjeżdżam stąd. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.